przysłowiowymi duszami na ramieniu Reksio i Kretes wkroczyli do tajemniczej komnaty. Jeszcze minutkę i szkatułka się otworzy i to, co jest w środku, będzie moje! Tylko moje! A wtedy to ja będę królem wszechświata! Ależ ty jesteś uparty, Reksio! Broń się! Reksio sięgnął po różdżkę. Nie poddawaj się! A nie chcę! Przegrałem! Przegrałem z Reksiem! I przegrałeś z Kretesem! W jakimś sensie, oczywiście. Jeden rzut oka wystarczył, by zrozumieć, że to właśnie stojąca w pomieszczeniu maszyna wysysa magię z krainy czarów. Musimy ją jakoś zniszczyć. Ten otwór sięga do samego wnętrza tego diabelstwa. Reksio wyciągnął swoją różdżkę i po chwili wahania wcisnął ją w otwór. Twoja różdżka! Maszyna zamigotała, zabrzęczała i rozpadła się na milion części. No prawie milion. A zgromadzona w niej magia uleciała i powróciła do krainy czarów. Zaś ten, który tak potwornie mąci, znalazł się w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. Nie chciałbym być w tym samym czasie i miejscu, co on. Reksio przyjrzał się szkatule. Żłobienia na jej wieku wydawały się podejrzanie znajome. Przypominały kształt jego własnej łapy. Reksio przyłożył łapę do wieka szkatuły. Pasowała idealnie. To nie jest zbieg okoliczności! Wewnątrz szkatuły znajdował się zwój papieru i zaginiona niebieska kość. Niebieska kość, dzięki której... Możemy wrócić do domu! To wygląda na jakiś list. Tylko co to za dziwny alfabet? Nie zastanawiając się długo, Reksio połknął niebieską kość. Patrz, Reksiu, róg ekranu zawinął się. Ura, Juśku, a co to? To chyba koniec. I to faktycznie był koniec. Wystarczyło jeszcze tylko... Zamknąć książkę. Kogucie, zamknij książkę! Tak, oczywiście. Reksiu, Kretesie, wróciliście. Dobrze cię widzieć, ty mój stary kapłonie. Tyle szczęścia naraz. No, chłopaki, budujcie mi z powrotem wajchadłowiec. Wracam na kuram do mojej molli. Mój makaron pewnie już wykipiał. Tak więc wszystko skończyło się dobrze. Magiczna moc uwolniona z machiny tego, który tak potwornie mącił, powróciła do krainy czarów. Sam zresztą też powrócił, ale w nowej, magicznie odmienionej formie. A Reksio został mianowany honorowym 8. czarodziejem. Wszyscy bardzo się cieszyli. Zaś Reksio i Kretes powrócili do domu. I już mogło się postronnemu widzowi wydawać, że nareszcie dzielny pies Reksio będzie mógł udać się na zasłużony odpoczynek, kiedy... Nie jest dobrze. Ten list, co go znaleźliście, odczytałem go. To list z dalekiej przeszłości. Zawiera schemat budowy wehikułu czasu. Musimy natychmiast wziąć się do roboty. Los wszechświata jest w naszych rękach. No nie wierzę. Molly mi tego nie daruje.
co znajdowało się w tajemniczym liście. Czy Reksio i Kretes wyruszą w podróż w przeszłość? Czy Kretes uratuje swój makaron? Tego dowiecie się z czwartej części przygód Reksia. Reksio i wehikuł czasu. Makaron! Makaron! Nie mogę już przecież. Ile można czekać na ten makaron? Skandal. Skandal, Kretesie. Skandal, a ponadto wstyd. Za co dają w telewizorze? Reklamy dają. Ble. O, nasza oferta. Ej, to znam. Tam gdzieś jesteśmy w środku, nie? W tym drugim chyba też. W tym drugim jesteśmy, tak. To jest całkiem niezłe. Wszystkie są świetne. Ładnie te pudełka tak ułożone, ładnie są tam. Na tym ekranie. Równo są ułożone. Równo, tak. Takie odstępy mają równe takie. Jak to się szybko przewija, człowiek się przyjrzeć nie może. To jest super. Chyba kupię. O, smakule. Ja w to grałem, naprawdę niezłe. Ciekawe, czy taka reklama na kogoś działa, taka co leci na koniec. Na mnie działa. Na mnie też działa. No ja kupiłem na mnie, już... Na mnie bardziej. Podczas tej rozmowy ja kupiłem już 3. Na mnie bardziej, bo ja mam po trzy z każdego. To są w ogóle wszystko dosyć fajne programy. No nie, w sumie... Czego sobie taka... reklama na koniec takiego programu. To jest też nie bardzo fajnie to wyglądasz. No, ale to w sumie jak musi być już, no to... Z twojego złego lepiej ale taki cały. Zgrabnie, ładnie sklecona, zmontowana. No i ten podkład, to tło takie to ładne jest pod tym. Szkoda, że białe. Jest w sepi trochę tak raczej. No dobra, gdzie ten makaron? Ej, przystąpiłem. Jak się skończyło? Nachalną reklamą. Straszne. Niekoniecznie. Reklama jest dźwignią handlu. No dobra, a kto w końcu był tym złym? No ja z Rafałkiem. Wiedziałem. A teraz to ja mam pytanie. Czy ktoś mi może w końcu wytłumaczyć, kto porwał tego biednego Reksia i umieścił w pułapce? Jak to kto? Ja. Ja. Z przysłowiowymi duszami na ramieniu Reksio i... Z przysłowiowymi duszami...